dotarł do nas samochód przysłany przez wojewodę dolnośląskiego i ładowane są te materiały, które trafią w najbliższych dniach na Ukrainę, a zebrane zostały w 4 powiatach zachodniej części naszego województwa. To są materiały higieniczne, żywność o długim terminie, przydatności, no wszystkie te rzeczy, które dzisiaj niepotrzebne są na Ukrainie. Panie starosto, przybywa uchodźców? Przybywa na utrzymaniu powiatu bolesławieckiego mamy już około 200 osób i mniej więcej taka sama liczba przebywa w obiektach wskazanych przez miasto Bolesławiec i gminy powiatu bolesławieckiego. Jak się uchodźcy czują w powiecie bolesławieckim? No mam nadzieję, że dobrze. Wiem, że dzieci już trafiają pomału do szkół. Trwa proces wydawania PESELi dla tych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do nas. Zdarzają się już przypadki, że niektóre z tych osób już pracują.